Dziękuję. No i Ugh!
Ty mi martwy mówisz, że jestem gotowy. Po świcie opuszczono Markrowię. Podróż będzie długa, gdyż moja wiara nie zna granic światłości. Pozwól mi bezpiecznie dotrzeć do klasztoru i lepiej poznać łaskę w jego poświęconym umowie. Muszę. Znowu zagłościć. Jeszcze za to nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, czy czegoś innego nie zrobiłem, bo mi trochę słabo. Co odnawiać jeszcze? Które je odnawiało, lecie nie? A, no to co musimy mu do tego pochwały? Cholerni bandyci wybiją nas do nogi. Nie ma mowy, żebym tam poszła. Dobra, niech ci już będzie. Tylko przekaż mojej żonie, że wziąłem twoją wartę. Jeszcze zginiesz, a ona mnie zabije. Zostaw tu swojego wierzchowca. Zajmiemy się nim. Światłość nad tobą. Też przybyłeś tu pieszo? Pomodlę się za nasze stopy, bo ta pielgrzymka nie była dla nich zbyt łaskawa. Miejsce wypowiada niż stoły oraz podróży na szczycie z wałów. Stopy na łasku stoi się wieża świeca, światło nie ma tu prawa zasnąć. To miłe, ale to nic, co się nie zagoi. Byłem głupcem, próbując dostać się do starej strażnicy światłości. Jest opanowana przez biesy. Chciałem tylko... Wierzę, że moja matka Soliana tam stacjonowała. Jednak Kościół trzyma w świetle wszystko, oprócz swoich zapisków. Pokutni rycerze musieli coś zostawić w strażnicy. Spokojnie, przyjrzę się temu. Ty
Tyle, że kiedyś był to bastion pokutnych rycerzy świętego zakonu katedry. Patrolowali drogi, wymierzając złu świetlistą sprawiedliwość. To znaczy, dopóki stąd nie wymaszerowali. Widziałam, jak mijasz ołtarz, nie zatrzymując się choć na chwilę modlitwy. A może go nie zauważyłeś? Jesteśmy ostatnim odblaskiem światłości w południowej części szczytów. Nasi ludzie są dobrzy, choć nieco surowi. Oddaj cześć ojcu, a będziesz tu mile widziany. Na rozkaz ojca służą gdzie indziej, ale dzięki światłości i bez nich dajemy sobie radę. To dobrze, bo ma być widoczny. Niech nikczemnicy widzą płomienie, a zastanowią się dwa razy, zanim nas zaatakują. Coś się zepsuło, to kuźnia czeka. Nieźle. Nie tutaj. Teraz rozumiesz, Laktanie? Miarka się przebrała. Dusza Peritana jest naznaczona grzechem. Nie, nie zrobiłby czegoś takiego. Wiesz, co trzeba czynić, Laktanie. Jeśli ty tego nie zrobisz, my cię wyręczymy. Wystarczy ci odwagi, by doprowadzić sprawę do końca? Nie poddawaj. To byli miejscowi łowcy. Poszli z moim bratem, Peritanem, przeprowadzić kilku kupców przez górską przełęcz, ale zaatakowali ich bandyci. Łowcy są przekonani, że Peritan ich wrobił. Ale to niemożliwe. Nie jest może religijny, ale nie zrobiłby czegoś takiego. Chcę go poszukać, ale lasy są niebezpieczne. Mógłbym zatrudnić cię w charakterze obstawy? Tak. Wspaniale. Zanim wyruszymy, powinniśmy popytać o niego w miasteczku. Może wrócił na własną rękę. Nie, nie. Obawiam się, że Peritan mnie bardzo skutecznie unika. Mam nadzieję, że zaszył się gdzieś i modli się o własne zbawienie. My już sobie odpuściliśmy. Jesteśmy daleko od Kiowosadu. Zbyt daleko, żeby to zauważali, albo żeby ich to obchodziło. Ale ojciec widzi ze szczytu swego lodowca płonącą w nas światłość. Wie, że Margrowia nie zaakceptuje zła. Wielu było bandytami, mordercami. Inni zaś dobrymi przyjaciółmi. Przyzwoitymi, służącymi światłości ludźmi. Dopóki nie otworzyli serca na zło. Nie możemy podzielić losu nowiska. Musimy dać przykład. Rozumiem.
Zatem nasz młody brat nie dokończył pielgrzymki do monasteru. Szkoda, ale czy ktokolwiek z nas może liczyć na więcej? Śmierć od kłów i pazurów, od mrozu, od ognia. Nasze grzeszne ciała nie zasługują na nic lepszego. Tak, ciemność otacza nas i może w każdej chwili pochłonąć. Musimy trzymać ją w ryzach, nawet ostatkiem sił. Dawno temu, gdy te lasy patrolowali jeszcze pokutni rycerze, zbrojni odpędzali zło, wznosząc wielkie, uświęcone paleniska. Jedno znajduje się niedaleko stąd. Jeśli chcesz nas wspomóc w walce z ciemnością, możesz je rozpalić. Ile razy mam ci powtarzać, nie wychodź za mury! Obiecałem twoim rodzicom, że będę cię pilnował! Jestem niewinna! Nie daj mi spłonąć! Ten wichrzyciel. Nie widziałem go. Ale daj mi znać, jeśli go znajdziesz. Mam do niego parę pytań. O! W końcu się doigrał? Jakiś czas temu wyruszył z tymi bezbożnymi kupcami. Nie widziałam go od tamtej pory. Święta światłości. Miałem nadzieję, że kupcy zostali napadnięci w obozie tuż pod przełęczą. Tam zaczniemy poszukiwania. Sąsiedzi znowu się wczoraj kłócili, ale tym razem padały takie słowa, że... Myślisz, że powinnam pójść z tym do kapłana? Przecież znasz ich od lat, Milano. Noce bez ciebie są strasznie ciche. Żadnego chrapania. Nie mogę bez niego zmrużyć oka. Thank you.
pójdzie niezależnie. Blizny już wcześniej. Na typach spod ciemnej gwiazdy, którzy czasem odwiedzali Paritana. Wygląda na to, że tym razem naprawdę w coś się wplątał. Muszę go znaleźć. Muszę wyprowadzić brata przed oblicze sprawiedliwości. Musi być to. Chodźmy. Jestem gotowy. Już przymykać oczu na to, co robi mój brat. Światłości, daj mi siłę, bym wymierzył sprawiedliwość temu, który jest krwią z mojej krwi.
Peritan! Peritan! Niech tu szlak! Gdzie jesteś? Narobił. Jak mogłeś upaść tak nisko? Margrowia żąda sprawiedliwości, bracie. Ja jej żądam. Powiedzieli, że to będzie czysta robota. Miałem zwinąć kilka sakiewek i tyle. Nikomu nie miała stać się krzywda. Nikogo nie zabiłem. Uciekłem, a oni mnie za to ukarali. Musisz mi uwierzyć. Nigdy nie przekonasz pozostałych. Nie możemy wrócić do Margrowi. Możesz iść? Laktan! To stare tunele przemytników, tak? Pójdziemy nimi na południe. Gdzieś, gdzie nikt nas nie zna. Zaczniemy od nowa. Dziękuję za pomoc. To idiota, ale łączą nas więzy krwi. Nie mogę tak... Obiecaj, że nikomu nie powiesz, dokąd się udaliśmy, dobrze? Rozumiem. Informacje o tych samouczkach, nie w sen. Dzięki. Hej.